Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i chciałabym Was serdecznie zaprosić do obejrzenia najnowszego odcinka na kanale Business Backstage, gdzie będę opowiadać o swoim biznesie w branży dietetycznej, ale i nie tylko, również o życiu, o psychologii i o wszystkim tym, co składa się na to, że mój biznes wygląda tak, jak wygląda. Zapraszam serdecznie. Cześć Magda. Cześć. Witam Was serdecznie. My również. Witaj. Jesteś dietetykiem klinicznym, sportowym i psychodietetykiem. Jakbyś mogła tak krótko wytłumaczyć, czym różnią się od siebie te funkcje? Skomplikowany temat, dlatego że teoretycznie rzecz biorąc, zawód dietetyka w Polsce w ogóle nie jest uregulowany, co oznacza, że pomimo tego, że jakby mówi się o tym, że dietetyk to jest ktoś, kto ukończył studia dietetyczne, natomiast koniec końców nie ma prawnych obostrzeń ku temu, żeby ktoś się w Polsce nazwał dietetykiem, będąc tak naprawdę po jednym kursie żywieniowym. Tak samo opcja, znaczy nazwanie się dietetykiem sportowym, dietetykiem klinicznym czy psychodietetykiem, to jest tak naprawdę jakby etykieta, którą my jako specjaliści w różnych dziedzinach po prostu gdzieś tam tak jakby przyklejamy po to, żeby było widać jakiegoś rodzaju węższą specjalizację, więc na dobrą sprawę pod kątem prawnym, takim teoretycznym, nie różni się to niczym, natomiast no, w branży my się po prostu tak nazywamy no, pod kątem tego, czym się zajmujemy, no bo też jak mówię dietetyk sportowy, no to wiadomo, że raczej coś związanego z żywieniem w sportach, natomiast no koniec końców ja teraz przede wszystkim, że tak powiem, zajmuję się psychodietetyką, tak jakby miałam etap, w którym gdzieś tam dietetyka kliniczna, zaburzenia odżywiania, zaburzenia miesiączkowania, potem bardziej dietetyka sportowa, no a teraz koniec końców ulokowałam się w psychodietetyce, no i jakby w niej się czuję najlepiej. No a psychodietetyka to jest dziedzina, która łączy psychologię z dietetyką, i która zajmuje się związkami pomiędzy tym, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób, jakby, jakiego rodzaju mamy przekonania. Jedzenie w ogóle nie z głodu, tylko na przykład z nudów i tak jakby tymi związkami właśnie psychodietetyka się zajmuje, no i tym się zajmuję ja. Ja uleczam relacje z jedzeniem po to, żeby jedzenie było dla nas ludzi tylko jakby sposobem na dostarczenie energii i oczywiście jakiejś tam przyjemności, natomiast żeby nie było tak, że my nie wyjeżdżamy na wakacje, bo nie będziemy mogli pilnować diety, tak? Albo że budzimy się z rana i jesteśmy zestresowani, co my w ciągu dnia zjemy, tak? Albo jemy i nie jesteśmy w stanie się powstrzymać. Także to jest ta właśnie dziedzina psychodietetyki. A jak w ogóle zacząć przygodę ze zdrowym odżywianiem? Oczywiście najpierw trzeba przede wszystkim chcieć. Ale co poza tym, co trzeba zrobić, żeby, jeżeli ktoś ma problem z otyłością, w jaki sposób się jej pozbyć? To przede wszystkim nie zaczynać od diet, jako takich rozumianych na zasadzie, nie wiem, dieta odchudzająca 800 kilokalorii, 1000 czy 1200, tylko przede wszystkim sobie uświadomić, że to, jak my wyglądamy, jest sumą naszych codziennych nawyków, zachowań i wyborów. To znaczy, oczywiście, że w naszym życiu są dwa rodzaje jakby sytuacji, rzeczy, czy w ogóle rodzaje rzeczy. Rzeczy, na które mamy wpływ i rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak? No nie mamy wpływu na to, jak nas karmili rodzice w domu, jakiego rodzaju mamy geny, jakie mieliśmy problemy w przeszłości i tak dalej. Natomiast no mamy wpływ na podejmowane przez nas wybory. I to jest duży problem, dlatego że gdzieś tam to utkwiło i ja poniekąd z tym walczę, że jak myślimy o odchudzaniu, to pierwsze, co myślimy, dieta. Natomiast warto zwrócić uwagę, że przecież osoby otyłe, czy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów, nie robiły tego celowo, żeby przytyć, tak? No nikt celowo nadprogramowe kilogramy były efektem ubocznym ich stylu życia, ich wyborów, tego, że na przykład nie odpoczywały, tylko jakby pracowały do bardzo późnych godzin, w efekcie czego potem zajadały ten stres, tak? Albo tego, że w ogóle nie dbały o siebie, bo na przykład potrzeby innych osób były zawsze na pierwszym miejscu, co jest zresztą bardzo typowe, że my gdzieś tam mamy w Polsce wpojone to, że nie możemy, jakby dbanie o siebie to jest egoizm, nie? Tak naprawdę problemem zazwyczaj nie jest to, że my mamy brak wiedzy żywieniowej, bo jak ktoś się zaczyna odchudzać, to raczej dostęp do wiedzy żywieniowej jest ogromny. Gdyby to, czy my chudniemy, czy tyjemy, zależało tylko i wyłącznie od diety, to też by nie było problemu, bo przecież ile osób było u dietetyka, dostało dietę, no ale co z tego, że skoro jej nie wdrożyła. Więc tym kluczem do odchudzania jest po prostu zmiana swojego stylu życia całego, zaczynając od rzeczy takiej najbardziej
najbardziej palącej, takiej rzeczy, która jakby w największym stopniu wpływa na to, że te kilogramy rosną. No każdy z nas jest w stanie wyróżnić w swoim stylu życia jedną rzecz, która najbardziej jakby mu przeszkadza, tak? Czyli na przykład to, że chodzi, nie wiem, zbyt późno spać, nie wysypia się, nie ma czasu gotować, więc na drugi dzień cały dzień je na mieście i je byle co, tak? Albo że cały tydzień trzyma się w ryzach, natomiast weekend już jest taki rozlazły i tam wpada nie wiadomo co. Nas jest w stanie nakreślić taką jedną rzecz, która jemu najbardziej przeszkadza w odchudzaniu. Więc to, co, od czego trzeba zacząć, to warto się zastanowić po pierwsze nad przyczyną tej rzeczy, skąd takie zachowanie, skąd taka sytuacja, nad możliwościami zmiany tego nawyku, tak? No i nad wprowadzeniem pierwszego, najmniejszego kroku, bo też bardzo dużym błędem jest to, że my się rzucamy od razu na zmiany, nie? Że jesteśmy, chcemy się odchudzać, to nagle 5 razy w tygodniu trening, nagle gotujemy wszystko, wszystko super zdrowo, jakby wielka przemiana stylu życia, natomiast no, każda zmiana nawyku, który my gdzieś tam latami utrwalamy, no, to jest ogromna energia, którą my musimy włożyć, nie? Jeden z moich takich ulubionych przykładów, jakbym Wam powiedziała teraz, wiem, że jest kwarantanna, siedzimy w domu, natomiast wyobraźcie sobie, żebym Was poprosiła o to, że żyjecie w normalnym świecie i poprosiłam Was o to, żebyście nagle zaczęli wiązać sznurówki w drugą stronę niż do tej pory wiązaliście. Jaki byłby Wasz pierwszy krok ku temu, żeby wiązać sznurówki na odwrót niż wiązaliście do tej pory? Najpierw trzeba się zastanowić, w którą stronę wiążę teraz, no bo tak szczerze mówiąc, się o tym nawet nie myśli, tak? Tak. Tak. Czyli zdobyć wiedzę na temat tego nawyku, który już jest zautomatyzowany, tak? Tak jest. Co dalej? No jakoś próbować ogarnąć te sznurówki, zawiązać. Jak... Tak, zawiązać powoli tak, jak wiążemy do tej pory, nie? A potem podwiązać i próbować jakoś w drugą stronę. Szukać jakiegoś planu na pewno. Tak, no i teraz dobra. Wyobraźmy sobie, że macie slow life, macie dużo czasu, pamiętacie, że Magda Was poprosiła o to, żebyście z rana się babrali z tymi sznurówkami, no to spoko, nie? Kucacie, czy tam klękacie, wiążecie te sznurówki, spoko. Natomiast jak my przechodzimy do normalnego życia, na zasadzie wstajemy zazwyczaj za późno, jesteśmy już spóźnieni, jak wstajemy, tak? Z rana ogólnie musimy umyć zęby, nie wiem, tam wziąć na szybko coś do jedzenia, ubrać się i wyjść do pracy, to o tym wiązaniu sznurówek, to jak sobie przypomnimy w połowie dnia, albo w ogóle sobie o tym nie przypomnimy. I dokładnie tak samo działają nasze automatyzmy w kontekście jedzenia. To, że my sobie planujemy, że my teraz zaczniemy zdrowo, super gotować, to wcale nie oznacza, że jeszcze nam się w życiu to uda wdrożyć, dlatego że naszym życiem, jakby za nasze życie decyduje automatyzm. Nam się wydaje, nam jako ludziom, że my podejmujemy świadome decyzje, guzik prawda. 80% decyzji w naszym życiu jest podejmowanych automatycznie, za to zresztą Daniel Kahneman otrzymał Nagrodę Nobla w 2012 roku, chyba z tego co pamiętam, że więc tak jakby cała sztuka jest w tym, żeby z jednej strony znaleźć te wszystkie swoje automatyzmy, a z drugiej strony znaleźć właśnie ten plan, zastanowić się nad swoim indywidualnym planem zmiany i robić to krok po kroku, bo jak my sobie nałożymy na głowę za dużo, no to niestety będzie tak jak z większością noworocznych postanowień, czyli kończą się po 2 tygodniach. A jak będziemy mieli problem z wiązaniem sznurówek, zawsze można założyć buty z rzepami. Dokładnie tak. A mnie zastanawia temat, o którym już troszeczkę mówiłaś, tak? Czyli tych nawyków właśnie żywieniowych, bo teoretycznie mogłoby się wydawać, że to jest rzecz prosta, tak? Zmienić nawyki. Natomiast pytanie, czy to nie jest jakaś blokada w głowie, która nam jakby przeszkadza w zmianie tych nawyków? Wiesz co, to jest temat ogólnie złożony i skomplikowany i tak naprawdę ile ludzi tyle byłoby przyczyn tego problemu. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to, że ze zmianą nawyków wiąże się włożenie pewnej ilości energii. Czyli o ile my na przykład realizujemy zupełnie automatycznie nawyk otwierania lodówki i wyciągania, nie wiem, szyneczki, serka, czekoladki czy czegoś w tym stylu, o tyle ugotowanie obiadu to już jest dla nas włożenie energii. Nie? Więc jakby dużo więcej energii nas kosztuje ugotowanie obiadu niż zjedzenie czegokolwiek z lodówki czy zamówienie sobie jedzenia. I teraz, zmiana każdego nawyku wiąże się z tym, że my czynność automatyczną musimy zacząć kontrolować, czyli włożyć odpowiednią ilość energii i powtarzać ją tak długo, aż będzie dla nas coraz prostsza i coraz bardziej automatyczna. No i teraz pojawia się problem taki, że nasz mózg chroni się i broni przed wkładaniem dodatkowej ilości energii, bo nasz mózg jest hedonistą, on by chciał robić wszystko po najmniejszej linii oporu. Więc teraz tak, rzeczywiście my będziemy mieć blokadę przed zmianą swoich zachowań, natomiast to oznacza, że wszystko jest z nami w porządku, bo gdybyśmy nie mieli blokad, to
znaczy, że nie robimy nic rozwijającego, tak? No bo zmiana nawyków, no to jest rozwój. Rozwój kosztuje energię. Tak samo jak się chodzi na kursy i szkolenie, to kosztuje nas czas i energię i pieniądze. Tak samo zmiana naszych zachowań też nas kosztuje energię. I to jest o tyle ważne, że właśnie w procesie odchudzania my powinniśmy nakładać na siebie mniej ograniczeń i tak jakby rozluźnić sobie trochę swój jakby ilość wymagań i ograniczeń, które wobec siebie mamy, dlatego że teraz tak, często ludzie, którzy się odchudzają, nie dość, że mają mało zasobów psychoenergetycznych, bo są zabiegani, zamartwieni, pełni wyrzutów sumienia, to jeszcze sobie dokładają rzeczy, które wymagają tej energii, tak? Czyli w zasadzie sobie strzelają w kolano. Więc wręcz przeciwnie, w odchudzaniu warto się zastanowić nad tym na przykład, czy jesteśmy w stanie zdjąć z siebie trochę wymagań, na przykład, nie wiem, jak cały czas ludzie nam wchodzili na głowę i się wpraszali do nas do domu, no to warto byłoby zacząć stawiać takim ludziom granice, obronić swoją energię, tak? Zastanowić się, czy na przykład te wszystkie rzeczy, które robimy na wieczór, bo nam się wydaje, że one są tak niezbędne, czy rzeczywiście my pracujemy w sposób efektywny, czy nie lepiej by było na przykład godzinę wcześniej się położyć spać, dlatego że takie małe rzeczy będą miały naprawdę bardzo duży wpływ na powodzenie odchudzania, bądź też nie. Czyli musimy pamiętać o tym, że to nas po prostu kosztuje energię i że my musimy o siebie w tym wszystkim zadbać, a nie jeszcze bardziej się pławić w wyrzutach sumienia, no bo tak nasz mózg będzie się po prostu też przed tym bronił, no bo po co wydawać energię, skoro można nie wydawać tej energii, tak? No, w rozumieniu naszej głowy. Mówiło o nawykach i wspomniałaś też o bardzo ważnej wartości dla nas wszystkich, o czasie. Ile potrzeba czasu, żeby pozbyć się konkretnego nawyku? Złego nawyku oczywiście. Jest tak, że gdzieś tam się utarło takie 21 dni, pewnie słyszeliście o czymś takim, natomiast... To nie jest do końca tak, w sensie nie przytoczę dokładnie tego badania, na podstawie którego było to planowane, natomiast tam chodziło o zmianę jakiegoś konkretnego zachowania, to był w ogóle jakiś niereprezentatywny przykład. W każdym razie nam jako ludziom się utarło, że to jest 21 dni, to nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu 21 dni rzeczywiście może dawać nam taki punkt odcięcia, że jeżeli my coś wprowadzamy zmianę przez tyle i tyle dni, to na pewno będzie nam łatwiej. W sensie ja za zmianę nawyku określam taki moment, w którym to rzecz, która kiedyś od nas wymagała niesamowicie dużo energii, na przykład wyjście na siłownię, zaczyna być tak, że po prostu my z przyjemnością idziemy na tą siłownię, tak? Albo że tak jakby nasza ilość motywacji, którą musimy, czy energii mentalnej, którą musimy włożyć w wyjście na tą siłownię, nie jest już tak ogromna, jaka była do tej pory. Więc wtedy możemy, tak jakby nie jestem w stanie dać punktu odcięcia, kiedy ten nawyk się wprowadza, natomiast jeżeli będziemy obserwować, to na pewno zauważymy ten moment, w którym nam jest po prostu dużo łatwiej. Natomiast jest jedna rzecz negatywna, której trzeba mieć świadomość, to nie jest tak, że stare nawyki zanikają zupełnie. To znaczy, jakbyśmy sobie wyobrazili taką ścieżkę, jak mamy trawę wydeptaną, w sensie jak chodzimy jakąś ścieżką 20 lat i tam jakby ta ścieżka jest totalnie wydeptana, tak? No to ta trawka tam zacznie, w sensie jakby zaczniemy wybierać inną ścieżkę, czyli zaczniemy zmieniać swój nawyk, tak? No ta trawka tam na tej starej drodze zarośnie. W ogóle takie wyobrażanie sobie ścieżek w naszym mózgu bardzo dobrze oddaje to, czym jest istota w ogóle zmiany nawyków żywieniowych, nie? Że jak ktoś sobie myśli na przykład, że nie ma sensu się starać, no bo raz się pomyliłam, to cała dieta już na marne. Nie, nie jest na marne. Po prostu raz wybrałeś tą starą ścieżkę, tak? No i przydeptałeś trawkę, no ale tak jakby nic ci nie da powrót na tą ścieżkę, bo dalej będziesz utrwalać stary nawyk, a tobie zależy na tym, żeby utrwalać nowy nawyk, więc tak jakby po prostu wstajesz z rana i bierzesz się dalej za robotę. Mhm. Jasne, a jakbyś mogła powiedzieć coś o swojej ofercie, ile kosztują konsultacje dietetyczne u ciebie? Wiesz co, moja oferta na ten moment wygląda tak, że ja konsultacje indywidualne to jest jakby najmniejszy procent mojej aktualnej działalności, dlatego że ze względu na to, że przeżyłam 2 lata temu niejako kryzys urodzaju, to znaczy miałam tyle zapytań o dietę, a na tamtym etapie swojego życia jeszcze nie umiałam stawiać granic i po prostu chciałam pomóc wszystkim, no bo przecież już sobie postanawiałam, że nie przyjmuję nikogo innego, ale ktoś do mnie pisał po prostu z taką swoją historią, no i ja ulegałam. No i od tamtej pory tak jakby doszłam do wniosku, że wiele osób, które się do mnie zgłasza, one mają część bardzo powtarzalnych, powiedzmy, problemów, czy braki powtarzalnej, czy powtarzalne braki wiedzy, więc ja postanowiłam, że zorganizuję coś takiego jak kurs skutecznego odchudzania i to jest taki cykliczny kurs online, który
który ja na swoim profilu tworzę. I to jest jakby taka nauka zmiany nawyków, nauka zmiany stylu życia, nauka silnej woli, tak jakby dopasowywania diety do siebie, postaw dietetyki i tak dalej. To jest jakby rzecz, na którą ja przekierowałam bardzo dużą ilość osób ze współpracy indywidualnej, ponieważ je po prostu nie wyrobiałam. I na ten moment ja w jednym momencie przyjmuję do siebie maksymalnie 3 osoby i współpraca u mnie jest albo 2, albo 4-miesięczna i koszt takiej współpracy 2-miesięcznej to jest 2000 zł i to jest współpraca, która polega na tym, że my się co tydzień widzimy, słyszymy, w sensie dzwonimy do siebie i tak jakby oczywiście tam też jest ułożenie diety, natomiast dieta stanowi drogowskaz. Celem współpracy ze mną jest jakby znalezienie tych starych dysfunkcjonalnych nawyków, które wpływały na wzrost masy ciała, opracowanie planu zmiany, zmiana, monitorowanie tego i tak jakby układanie swojego indywidualnego planu żywienia, ale nie na zasadzie, żeby być uwiązanym do jakiejś rozpiski od dietetyka, czyli ode mnie, tylko żeby nauczyć się po prostu zdrowo, racjonalnie jeść, intuicyjnie, po to, żeby jakby ta dieta nie miała kontroli nad naszym życiem. Natomiast to jest najmniejsza część tego, co ja robię, ponieważ ja przede wszystkim zajmuję się tworzeniem kursów, prowadzeniem szkoleń. Mam swoją platformę kursową Akademia Wiem Co Jem. Prowadzę też stacjonarne kursy, co prawda nie teraz, ale generalnie prowadzę, więc tak jakby moja działalność jest coraz bardziej edukacyjna. Tak jakby chcę w jednej jednostce czasu dotrzeć do jak największej ilości osób, żeby móc im pomóc, natomiast współpraca indywidualna to jest tak jakby taka wisienka na torcie. I teraz, Magda, jest taka zabawna sytuacja, bo twój blog nazywa się Wiem Co Jem. Oczywiście jest to ta sama nazwa z znanym programem, którego wymieniać nie będziemy, chociaż nazwa już jest ta sama, więc już wymieniłem przez przypadek. Ale czy ty, tworząc Wiem Co Jem, nie obawiałaś się tego, że będziesz miała taką konkurencję, albo być może w ogóle o tym nie myślałaś? A jeśli myślałaś, to czy nie obawiałaś się, że ktoś może przez przypadek do ciebie trafi, myśląc o tym innym Wiem Co Jem? Tak, ja jak tworzyłam tą stronę, ja miałam wtedy 18 lat, albo na, nie, 17 lat miałam, bo już na 18 urodziny post urodzinowy był opublikowany. Ja miałam 17 lat, co oznacza, że to było 8 lat temu. Ja totalnie nie wiedziałam, że jest taki program. To jest w ogóle śmieszna historia, ponieważ to były zupełnie inne czasy internetu. I ja gdzieś tą nazwę, nie wiem skąd ja znalazłam, chyba wtedy siedziałam na jakichś demotywatorach, czy na jakimś czymś, wiesz, czy ja w ogóle na jakichś forach, gdzie było dużo jakichś obrazków motywacyjnych i ja tak sobie pomyślałam, że ja chcę, to w ogóle plan był taki, że ja stworzyłam sobie bloga po to, żeby opisywać swoje postępy w odchudzaniu. To też był zupełnie inny czas internetu, kiedy się tak jakby nie było uciętych zasięgów na Facebooku, kiedy z jednego bloga do drugiego się przeskakiwało strzałką, bo tak jakby była to społeczność blogów na Onecie. Więc ja nie wiem, co ja myślałam. Ja po prostu założyłam Wiem Co Jem, potem chyba po 2 czy 3 latach dodałam do tego Magdalena Hajkiewicz Wiem Co Jem, no i tak już zostało. Po prostu chciałaś wiedzieć, co jesz i nie zastanawiałaś się. Nie wiem, co ja miałam w głowie, mając 17 lat, nie? Więc, no więc tak to zostało, no tak się przyjęło, jakby jest teraz w budowie moja nowa strona internetowa, która będzie również na adresie magdalenahajkiewicz.pl, natomiast z racji tego, że ja na wiemcojem.pl mam już opublikowanych ponad 300 postów, które tak jakby noszą to Wiem Co Jem jakby w początku linka, więc teraz przerzucenie tego wszystkiego na przykład na domenę magdalenahajkiewicz.pl, no wiązałoby się z tym, że utraciłabym całe SEO, całe linkowanie do tego bloga, więc tak jakby no ciągnie się za mną ta nazwa i tyle, no i tak zostało. Mhm. Jasne, ja mam takie pytanie zahaczające tak bardziej o aspekt biznesowy tego, co ty robisz, czyli sam blog, konsultacje, szkolenia, które prowadzisz. Czy cały ten twój biznes pozwala generować ci już takie finanse, o których, nie wiem, zawsze marzyłaś i pozwala ci żyć na takim poziomie, jak sobie zamarzyłaś tam x lat temu? Zdecydowanie tak. Ja jestem teraz na etapie, w którym od marca zeszłego roku ja się bardzo postarałam o to, żeby wprowadzić pierwszy dochód pasywny do swojej firmy, dlatego że pierwszy rok działalności mojej firmy, czyli od stycznia 2018 roku, do mniej więcej października, listopada, no to było przepracowywanie się na współpracy indywidualnej. I w pewnym momencie no ja sobie powiedziałam dość. Ja mam też w swojej historii w ogóle pracoholizm, ataki paniki, w sensie ja miałam dużą tendencję do tego, żeby robić dużo i jakby, no,
nie zważając na to, że jestem człowiekiem i muszę odpoczywać na przykład, czy sypiać dobrze. W każdym razie ja w listopadzie już byłam w takim dość kiepskim stanie psychicznym i stwierdziłam, że dalej tak nie może być, dlatego w grudniu 2018 roku ja się zaczęłam uczyć biznesu online od Marty Krasnodębskiej, jakby była pierwsza osoba, taką moją mentorką biznesową, no i w marcu kolejnego roku wypuściłam właśnie ten pierwszy swój kurs skutecznego odchudzania i potem za tym już poszła kaskada, bo potem w kwietniu wypuściłam drugi kurs, jak skończyć z kompulsywnym objadaniem się, potem w lipcu 2019 roku powstała moja platforma kursowa, jakby tam, gdzie już się pokazało 5 kursów, była reedycja kursu skutecznego odchudzania, także na ten moment jakby głównym źródłem mojego dochodu to jest dochód pasywny, także ja siedząc tutaj z Wami prawdopodobnie mi się ze 3 kursy na mojej platformie Akademia Wiem Co Jem sprzedadzą, więc jest to, no, na ten moment jest to już bardzo dochodowy biznes, o czym ja w ogóle nigdy bym sobie chyba nie pomyślała, zakładając w ogóle tę firmę, że do takich dochodów jestem w stanie dojść, powiedzmy, tak szybko, natomiast no też zawdzięczam to temu, że no budowałam już swoją markę osobistą dużo wcześniej, tak jakby biznes na tym mój powstał. Poza tym też ja daję bardzo dużo wartości. Zawsze śmieję, że mam ten plus, że nawet jeżeli ja coś sprzedaję, to jakby czy reklamuję, to nie jest reklama galaretki w telewizji, na której nie zyskuje nikt, tak? No bo co zyskuje odbiorca oglądając galaretkę, reklamy galaretki w telewizji? Natomiast jak ja prowadzę kampanię sprzedażową, to za tym idą webinary dostarczające wartość, wystarczające wiedzę, za tym idą podcasty, ponad 300 artykułów na blogu, więc jakby ten biznes jest bardzo mocno oparty na wartości. Ja w ogóle bardzo lubię to tak nazywać, nie? Że ja prowadzę biznes oparty na wartościach, bo gdzieś tam mam świadomość, że w ogóle u niektórych osób słowo biznes czy słowo sprzedaż to jest tak jak w języku polskim jest to jakoś tak trochę negatywnie nacechowane, nie? Więc, więc staram się, tak jakby taki sobie określenie wymyśliłam, że to jest po prostu taki, nie wiem, no biznes 2.0, nie? Biznes oparty na marce osobistej, biznes oparty na wartościach, który tak jakby no, totalnie jest czymś innym niż taki biznes w rozumieniu klasycznym, że ktoś na przykład no, sprzedaje galaretki. Jeśli biznes dochodowy, bo tak wspomniałaś o swoim biznesie, no to oczywiście muszę Cię zapytać, czy czujesz się bizneswoman? Czuję, wiesz co, teraz już się czuję, tak, czuję się i bardzo dobrze mi w tym. Bo tak naprawdę bizneswoman, co powinna mieć takiego silna kobieta, która jest bizneswoman, aby w ogóle przetrwać w tym świecie biznesu też nie do końca łatwym? Co przede wszystkim pewność tego, co się robi i myślę przede wszystkim brak wstydu do tego, co się robi, dlatego że gdzieś tam w wychowaniu kobiet często jest tak, tego kobieta nie powinna, tego nie wolno, to nie wypada, a to coś tam, co się będziesz ubierać jak chłopak, a co tam robisz takie rzeczy i tak dalej. Ja zawsze byłam gdzieś, wiesz co, na przekór temu, nie? Ja się bawiłam samochodami, ja grałam strzelanki z chłopakami ode mnie z gimnazjum. Gdzieś tam zawsze miałam ta niezależność była dla mnie bardzo istotna, natomiast no to nie zawsze szła za tym pewność siebie. Pewność siebie tak naprawdę wyrobiłam sobie chodząc na terapię w momencie, kiedy się właśnie tak psychicznie no, kiepsko ze mną było. I tak jakby widzę, że wraz ze wzrostem tego, że im bardziej, znaczy im mniej ja się przejmuję tym, co powiedzą inni, im mniej przyjmuję się hejtem, a im bardziej jestem pewna tego, że to, co ja robię, po prostu zmienia ludzkie życie i pomaga odzyskiwać zdrowie po wielu latach na przykład zaburzeń odżywiania, to mnie chyba tak jakoś w tym wszystkim napędza, czyli ta informacja zwrotna też, że ja widzę, że to, co ja robię, pomimo tego, że jest na przekór, bo wiecie, no, dużo łatwiej w branży dietetycznej jest sprzedać dietę 1200 kilokalorii, w sensie, bo wiedzieć, że to jest szybkie, łatwe odchudzanie, tak? Natomiast jak się wchodzi do mnie na stronę, to ja widzicie, sama Wam wykład zrobiłam ze zmiany nawet odżywieniowej. Tak jakby ja nie mówię, że odchudzanie jest proste, ja nie mówię, że odchudzanie jest szybkie, ja nie mówię, że to jest łatwe, ja nie podaję odpowiedzi, tak? Ktoś do mnie pisze, Magda, czy ja mogę zjeść pizzę? To ja nie mówię mu tak czy nie, tylko ja mówię, słuchaj, zjeść zawsze możesz, ale jak zjesz, to się wiąże z tym, że zjesz tam powiedzmy 1500 kilokalorii, jak nie zjesz, to ich nie dostarczysz, twój wybór, tak? Także ja trochę uczę ludzi tak jakby wglądu w siebie, podejmowanie decyzji na podstawie siebie, a nie słuchania innych. No bo wiecie, że tak jest, że jakby no, łatwo jest słuchać innych, tak jakby my jako ludzie mamy potrzebę tej akceptacji z zewnątrz, tak, czy w ogóle gdzieś tam tego z wewnątrz, więc myślę, że jako bizneswoman, no bo pierwsze umiejętności, ja się bardzo, bardzo dużo uczyłam przez zeszły rok jakby biznesu od takich osób jak Paweł Danielewski, od Mateusza Grzesiaka się uczyłam, od Marty Krasnodębskiej się uczyłam, teraz aktualnie jestem pod mentoringiem biznesu
biznesowym Sylwii Sikorskiej, Honoraty Lubiszewskiej, więc tak jakby jak już wjechałam w biznes, to że tak powiem na grubo. W każdym razie no, myślę, że przede wszystkim ta pewność siebie, nie? Pewność tego, co się robi i pewność siebie i swoich poglądów i tak jakby misja, którą się ma, bo myślę, że gdyby nie wizja, gdyby na przykład mój biznes, moją chęcią byłoby to, że ja chcę tylko zarobić, to tak jakby to już by dawno padło, nie? W sensie, a jakby ja mam chęć tego, żeby zmieniać podejście ludzi do odżywiania. Często z tego tytułu mam starcia z różnymi osobami, ja mam na przykład starcie w pytaniu na śniadanie na temat diet jednodniowych, więc tak jakby nie jest łatwo być kobietą pewną siebie i niezależną, aczkolwiek na pewno się to opłaca. A jakbyś mogła coś jeszcze wspomnieć o swoich szkoleniach, które prowadzisz. Czy to są szkolenia takie stricte, nie wiem, motywacyjne, czy jednak jest tam też praktyka i teoria, która jest potrzebna no, twoim nie, studentom, nazwijmy to? Wiesz co, nie nazwałabym tego szkoleniami motywacyjnymi, dlatego że motywacja jest emocją, a emocje są płynne i ulotne. Tak jakby to, co przede wszystkim pozwala się ludziom zmieniać, to jest strategia, to jest budowanie nawyków, więc tak jakby ja w momencie, kiedy na przykład prowadzę szkolenie online, jakby skończyć z kompulsywnym objadaniem się, to co tam jest po kolei? Szukamy przyczyn, czyli ja pokazuję, jak znaleźć przyczyny tego rodzaju zachowań. Następnie, jak sobie ułożyć w oparciu o znajomość siebie, swojej sytuacji życiowej, plan zmiany tego, a następnie no, takie triki, porady z mojego warsztatu praktycznego, czy też z mojej wiedzy, które takiej osobie to pomogą. Tak samo jak na przykład prowadzę szkolenie z psychodietetyki, no to jest szkolenie przede wszystkim wiedzowe i praktyczne, natomiast ja mam feedback, że to szkolenia bardzo motywują, natomiast myślę, że klucz, znaczy jakby za sukcesem tych szkoleń stoi to, że ja zawsze wychodzę z założenia, że to, że ci do tej pory nie wychodziło, nie oznacza, że z tobą jest coś nie tak, tylko oznacza, że nie miałeś, czy nie miałaś odpowiedniej strategii do tego, żeby to zmienić, tak? No bo byłaś przepracowana, a nałożyłaś sobie na głowę jeszcze bardzo restrykcyjną dietę, tak? No miałeś złą strategię, no bo taką strategię na zasadzie odchudzamy się na dietach, można znaleźć wszędzie, więc tak jakby w momencie, kiedy się zauważa, że nie ma tak, że problemy pojawiają się bez przyczyny, tylko zawsze jest jakaś przyczyna i ja pokazuję, jak to zmienić, no to się pojawia w ludziach taka nadzieja i motywacja na zasadzie, kurde, to jak ja będę wiedzieć, jak to zrobić, to ja to zrobię, tak, że nie ma tak, że się nie da, bo zawsze da się znaleźć przyczynę, zawsze jak nam coś nie wychodzi, no to stoi za tym jakaś przyczyna, więc tak jakby myślę, że efektem ubocznym jest motywacja właśnie wynikająca z tego, że się nagle okazuje, że wiele rzeczy można zrobić, natomiast tak jakby sam cel to nie jest zmotywowanie kogoś, bo jakby ja jestem fanką budowania nawyków, bo tak jak mówię, no motywacja to jest coś, co jest, za chwilę tego nie ma, a tak jakby to, czy osiągniemy sukces, zależy od tego, jakie mamy nawyki, po prostu. No tak, prawie wszystko już wiemy. Ale mnie jeszcze tak nurtuje jedno pytanie. Dlaczego w ogóle taka działalność? Czy ty, decydując się na tą działalność, myślałaś o tym, że to jest odpowiedni moment, bo jest boom na odchudzanie się, na dobrą kondycję, na bycie zdrowym? Czy coś innego kierowało tobą, zdecydowałaś się właśnie na tą dziedzinę? Nie mam pojęcia, co mną kierowało. Wiesz co, ja założyłam stronę. Krótko i na temat. Powiem krótko i na temat, ja wam muszę historię teraz jeszcze opowiem. Ja się zaczęłam odchudzać, ja po prostu miałam wiele kompleksów jako nastolatka, w wieku 17 lat już któryś raz z kolei zaczęłam się odchudzać i stwierdziłam, to będzie ten moment, w którym ja się odchudzę. A że byłam na biochemię i jakby miałam, dobrze się uczyłam i z biologii i z chemii, nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, no to stwierdziłam, że jak już się odchudzam, jak już trochę wiem o żywieniu, no to może dietetyka. Jak poszłam na dietetykę, to nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło, natomiast miałam bardzo duże zapędy właśnie takie psychodietetyczne. Bardzo pisałam o stylu życia, takim o zmianie, o nawykach i tak dalej. Właśnie nie wiem, samo wyszło. Ja też się tego dowiedziałam ze śledzenia swoich wpisów, nie? I tak jakby zaczęłam pisać o moim podejściu do tego odżywiania czy do odchudzania, to się zaczęło ludziom podobać. Potem miałam wybór, czy skończyć licencję z dietetyki, natomiast stwierdziłam, że to jest bez sensu, bo słyszałam opinię, że magisterka to jest powtórzenie licencjatu. Poza tym też miałam dość niewspierające środowisko na moich studiach. Nie do końca byłam lubiana, ponieważ jakby już na trzecim roku studiów miałam bardzo zarysowane zdanie, że ja chodzę na to w sumie
na co uważam, że warto chodzić, a jak coś jest stratą mojego czasu, to po prostu siedziałam z laptopem i jakby pisałam sobie artykuły na bloga. W każdym razie zdecydowałam się na psychodietetykę, na podyplomówkę z psychodietetyki. No jak już poszłam na tą psychodietetykę, no to już tam zostałam, w sensie już jakby zupełnie moja działalność przyszła na te tory. No na ten moment studiuję psychologię, czyli po psychodietetyce jakby zdecydowałam się na psychologię i tak momentem przełomowym, nie? Bo wtedy też zauważyłam, że jest mnóstwo wiedzy, wiedzy, której nie ma na studiach, nie miałam jej na dietetyce, a to jest wiedza, która zmienia życie, stąd też jakby pomysł na szkolenie. Swoją drogą wydaje mi się, że jakby podziwiam sama siebie na to, że w wieku 23 lat stwierdziłam, że to, że robię, wiesz, szkolenia z psychodietetyki i jeżdżę z nimi po Polsce, nie? Podczas gdy moi kursanci często byli o 10 lat starsi, nie? Więc to też było takie, nie wiem, czy bym się teraz na to zdecydowała, ale bardzo się cieszę, że tak wyszło. Nie mam niezadowolonych osób, także ta różnica wieku totalnie gdzieś tam nie stawała na przeszkodzie w przekazywaniu wiedzy. Jasne, Magda, dziękuję Ci bardzo za to, że poświęciłaś nam czas, że wzięłaś udział w naszym wywiadzie. Z naszej strony lubimy w ogóle życzyć komuś czegoś dobrego, więc oczywiście Tobie też w rozmowie z Tobą też tak zrobimy. Więc przede wszystkim chciałbym, żebyś skończyła te studia, które zaczęłaś jako nowe, aby trafiało do Ciebie coraz więcej ludzi, abyś mogła tą swoją misją pomagać jak najwięcej osobom i być może pochwalisz się jakąś sprzedażą ostatnio, bo chciałem Ci życzyć właśnie, żeby ta sprzedaż była jak największa. Tak, no sprzedałyśmy z moimi wspólniczkami, stworzyłyśmy kursy online dla dietetyków, ponieważ mamy takie przesłanie, że jak się wpisuje w Google dietetyk, dieta, odchudzanie, no to wyskakuje bardzo dużo rzeczy krzywdzących, jakby nieprawdziwych informacji, więc mamy takie marzenie, że żeby trochę ten krajobraz internetu zmienić. Poza tym też mamy bardzo dużo specjalistów wśród znajomych, którzy nie potrafią się odnaleźć w internecie. No teraz jeszcze koronawirus, więc w ogóle cała dietetyczna działalność offline upadła. Stąd też my miałyśmy w planach ten kurs już od grudnia, natomiast z racji koronawirusa my go przyspieszyłyśmy o miesiąc. No i trafiłyśmy idealnie w potrzebę. No i ten kurs przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego że my w tym kursie liczyłyśmy, że może dołączy do niego około 60 osób. Dołączyło, żebym teraz nie skłamała, 374 osoby. Pięknie. Co przez 5 dni dało nam łączny przychód 250 tysięcy złotych. To w takim razie gratulacje. Przede wszystkim jest to piękny wynik, ale wobec tego no to życzę Ci w takim razie pierwszej bańki, że może stuknęła w którymś momencie i to będzie, myślę, że piękne zakończenie. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego i dzięki wielkie jeszcze raz, że wzięłaś udział w naszym wywiadzie. Dziękuję bardzo Wam z kolei za zaproszenie. Bardzo miło mi było, że się mogłam podzielić częścią swojej działalności. Nam również. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Hej.